To jest Australia, a nie Austria. Nie znasz się w ogóle. Naucz się geografii, mówić, żyć i tak dalej. Wcale, że nie. Przecież chyba każdy z was kojarzy państwo Australio-Węgry, które między innymi było zaborcami Polski. A tak poza tym witam was w kolejnym odcinku z tej strony Repus, a to jest Age of Civilizations 2. I dlaczego nie ma Europki, pomimo że wygrała w ankiecie? Jeden prosty powód. Mieliśmy może 5-godzinną sesję nagrywania z multiplayera z Europy Universal 4. I tak bardzo żygam tym już to Europą na razie, że no muszę zagrać coś innego, no i zagram tutaj sobie właśnie w Age of Civilizations. Jest ogólnie spoko gierka, tylko troszkę różni się od Europy, co prawda. Widziałem scenariusz 1440, więc aż tak bardzo daleko nie będziemy od realiów Europy. Zagramy sobie Polską, której rządzi królowa Jadwiga. Jeżeli ktoś powie, że królowa Jadwiga już nie żyła w tym roku czy coś, po prostu to jest stworzone tak jak cywilizacja, czyli że jak jest jeden władca, to jest on tak w cudzysłowie nieśmiertelny. No i po prostu nie ma czegoś takiego jak mariaże, nie ma czegoś takiego jak dziedzice, nie wiem, żony królów i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to obecnie mamy, jak wygląda sytuacja Polski? Polska ma wasala Mazowsze, co jest bardzo, bardzo do dupy. Dlaczego? Ponieważ nie ma czegoś takiego jak wchłanianie wasali niż w Europie Universal 4. Jest coś takiego jak Unia. Możemy stworzyć Unię z krajem. Ale wtedy będzie księstwo... A tak to wyglądało. Królestwo Polskie, Księstwo Mazowieckie. I taka Unia była. No i to jest właśnie... To jest właśnie minus. Ogólnie tej gry. Ale ma dużo plusów, ale ta gra nie jest stworzona pod takie coś. Dobra, to ja tak gadam, ale jest 2 minuty odcinka. No tak, to możemy stworzyć sojusz z Mołdawią, gdyż na początku mamy z nimi przyjazne relacje. Polepszyłbym również relacje z Czechami. I może z Litwinami, chociaż oni mają minus 10, to może kogoś innego bym znalazł. Albo nie, ponieważ nie chcę grać historycznie, to od razu powiem. Postaram się grać na tyle sensownie, ile to będę w stanie zrobić. Ale no historycznie to nie będzie tak. Ogólnie w tej grze na przykład można podać wojny swoim sojusznikom i tak dalej. A może... chyba Węgrzy albo Austriacy byliby najlepszym pomysłem. Może bym Austriakami polepszył. Nie możemy polepszać dużo relacji, ponieważ punkty dyplomatyczne nam się skończą. Tutaj z reguły preferuję po 20%. Nikt nie pisał, że uważa inaczej i podając jakieś sensowne argumenty, dlatego uważam, że to ma rzeczywiście sens. Damy sobie gdzieś tak z 8 na badania, 9 na badania, do Game Click zrobiłem. Tak, tutaj tyle na utrzymanie wojska. Na zarządzanie też sobie troszkę damy. Tak, 5. Najważniejsze tutaj też damy pod 8. Tutaj przyrost, no i tutaj wpływy może na 4, później jeszcze je rozwiniemy. Znaczy to za dużo dałem w badanie i w sumie zarządzanie, powinno być tu 8, a tu 4, a tu po 5, no ale okej. Zarządzanie, na czym polega zarządzanie? No tutaj po prostu koszty zarządzania, bo im dalej jest prowincja od naszej stolicy, tym są większe koszty zarządzania nią. I tak dalej, i tak dalej. Ogólnie spacy opuszczamy turę. Propozycja suszy została zaakceptowana. Niska stabilność jednej prowincji, więc mógłbym ją na przykład asymilować trochę. Nie mam punktów dyplomatycznych i one nam znikają. Aj, źle. Koniec polepszania relacji. Uczę, trochę do dupy jest tutaj te mapy są. Znaczy, za dużo przyzwyczajeń z Europki. Dobra, to teraz znowu spacja. I teraz by sobie ją tutaj zwiększymy. Asymiluj. A nie jakoś dużo, 20 tur, ponieważ hajs stracimy przy okazji. Uprawienie relacji od Królestwa Węgier, od Francji. Królestwo Czech mamy na 0 obecnie, a się przydadzą. Albo w sumie też anuluj polepszanie relacji. Znaczy to się anuluje tak. Gdzie ja polepszałem? Jest tutaj, bo myślałem, że to już była ikonka. Dobrze, teraz musimy wrócić do starej mapy. Na telefonie jestem trochę już bardziej obyty i na razie troszkę to jest różnica, według mnie duża
grania na telefonie tutaj. I tak, jeżeli wypadamy od razu wojnę krzyżakom, możliwe dostanę w pierdziel, możliwe, że nie. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I uwaga! Najlepszy sposób, żeby tutaj ugrać i cokolwiek zrobić, to jest branie pożyczek. Hyc! Bierzemy jedną pożyczkę. Bierzemy drugą pożyczkę. Maksymalnie 5 pożyczek można wziąć, dowiedziałem się z wojny z Emu. Ale w sumie wezmę jeszcze jedną pożyczkę. Nie? Okej. Okay. Punktów ruchu nie mam. No dobrze, no to już nie będę brać pożyczki. A zrekrutujmy teraz sobie tyle, ile jesteśmy w stanie. I tak, powiedz wojnę. Wzywamy Mazowsze jako sojusznika. Wbijamy się tutaj tak, nie wiem, 600 ludzi. Tutaj tą ilością. Tutaj doślemy tak 1000. Tyle. Tu tyle. Dużo pamiętam, jest wojska w Gdańsku, dlatego akurat na Gdańsk muszę uważać. Widzicie, mam minusy, ale to najwyżej przestanę na jakiś czas badać ogólnie badania. Dlatego i to będzie jedyny właśnie minus. Okej, okay, teraz oni kontratakują, dosyłają wojska do obrony, przynajmniej taki mieli zamiar wcześniej. Spróbujmy zrobić coś takiego. Mam nadzieję, że wyjdzie. Chcieli kontratakować. Dobrze, że oni pieszo się ruszyli. A tryb map, polityczna. Zwycięstwo. Porażka. Zwycięstwo. Zwycięstwo. Okej, ruszę szybko tak. A tutaj połową woja na przykład. Drugą połową ruszę tu, na Kaliningrad. No, dawaj. Czemu, nie mogę? Nie granicz? A, kurczę, myślałem, że to należy do Gdańska. Tutaj do Warmii ruszę. Zajęliśmy, świetnie. Ło, ale Mazowsze się tam wbiło ładnie. Pięknie. I Mazowsze zajęło. A teraz lecimy traktat pokojowy. Ogólnie myślę, że to będzie jakaś mała seria. To nie będzie tylko jeden odcinek lub coś w tym stylu. Hyc. Ale to było wzięte. Ja bym wolał Malborki, żeby oni tutaj poszli. A mogę jakieś reparacje? No dobrze, niech będą reparacje wojenne. Będzie żądania, bo nie zjemy ich teraz całych. Mogę brać prowincję, no ale tam, aż taki chamski nie będę. So greedy. Teraz mamy tutaj pokój pokazany. A mamy pokój do... musiał zobaczyć ten sposób. Do 49 na 45 tur. To może się wydawać dużo, ale to tak na serio nie jest dużo. No i w sumie nigdy tak na serio nie miałem buntu. Jeżeli chodzi o tutaj te prowincje, nigdy mi to nie wzrosło na tyle, na to ryzyko buntu. I nie wiem, na czym ono polega dokładnie. Czy mi zmniejsza hajs, czy jak dokładnie. Dlatego... A jednak nie mam zamiaru się przekonywać. Jeżeli ktoś z was po prostu miał taką sytuację, że mu się zbuntowali, to niech pisze. A to wtedy będę wiedzieć, na co się szykować. I tutaj też w ogóle dużo osób, dużo im się nie podoba. Wielu prowincjom się Węgrzy nie podobają. Czy gospodarstwo mnie znieważyło? Na to wygląda. W ogóle ja mam masę dyplomatycznych, masę tych relacji, które mogę wystawić do poprawiania. A jeżeli oni uznają wroga za gospodarstwo mołdawskie, to ja uznam je też. Czyli zerwę z Mołdawianami sojusz. Bo w sumie chętnie bym sobie zyskał tą Mołdawię, ale w ogóle muszę przyznać, że podczas pierwszej gry Polską, jak go grałem tak na poważnie tutaj, a nie, to puszcza czas, grałem Polską, to Mołdawia była bardzo OP, ale myślałem wcześniej, że są moimi wasalami i dawałem im wiele prowincji i tak dalej. Jednakże teraz już wiem trochę więcej, ale cały czas nie chcę ryzykować, że Hurdur, bić, Mołdawia jest na hita i tak dalej. Poza tym trzeba by spłacić te pożyczki. Trzeba spłacić pożyczki, które mamy pokazane. Jak zjedziemy na sam dół, tutaj jeszcze, a w sumie wie natura, to same się spłaciły już do końca. To teraz nam dochody wzrosły. Kurczę, no nie. Przyzwyczajenie z hoja, z Europy. Zmieńmy tutaj na stabilizację. Na stabilność prowincji, jak to się nazywało.
Dokładnie. A więc tak, potwierdź chojnicę. Teraz będzie trzeba tutaj asymilować. No i na razie mamy spokój. Będzie jeszcze trzeba te prowincje asymilować, ale to później. Jeszcze mamy kilka tur spokoju. Przenieść do. Na tutaj. Ponieważ wolę być gotowy na ewentualne. Albo nie, nie ma co się bić się w sumie z nimi. Jak tutaj przenieść? Anuluj. I przenieść. Brandenburgiem bym zaatakował ogólnie. Jak sam dla siebie ostatnio grałem Polską i chciałem Brandenburgię zaatakować, to nie było zbyt różowo. Ale jednakże udało mi się. Gdyż przepchnąłem ich mniej więcej tutaj, odepchnęli mnie dotąd. Ja i znowu przepchnąłem, tylko wtedy już akurat do samego końca mi się udało. Stabilność prowincji, jeszcze dwie tury, po prostu zoletaj asymiluj na maksa. Chciałem tak zrobić, żeby mieć pewność, ile kasy mogę sobie poświęcić na wojnę. Rekrutuj. Musimy uważać także, w jakich miastach rekrutujemy, ponieważ to zużywa naszą liczbę ludności, co zmniejsza nam ekonomię. I to jest akurat fajnie zrobione, bo w Europie, jeżeli zrekrutujemy ludzi, to akurat manpowera tracimy, ale nie liczbę ludności, przez co nie zmniejsza nam się ekonomia, bo na przykład mniej ludzi pracuje, lecz po prostu koszty utrzymywania armii się zwiększają, chociaż to już byłoby nawet to trochę zbyt skomplikowane. To jest akurat spoko zrobione, prosto, a jednocześnie ukazuje ten aspekt takiego właśnie zarządzania ludnością. Teraz rekrutuj. To jest za połowę hajsu? Tak, zobaczymy, ile tutaj w pile. Ha, moja piła. Brak punktów ruchu. Nie to akurat. Rekrutuj. Aj, dwa razy wcisnąłem. Przyzwyczajenie z Europki. Aj, troszkę hajsu. Teraz mam na minus, ale atakujemy. Możemy wezwać, albo nie wezwiemy, ponieważ jeszcze nam coś zabiorą gnoje. Atakujemy tu. Atakujemy tu. 700 poszło, 700 poszło. Dosyłali wsparcie. Od razu zaatakujemy tutaj. Podeślemy to wojsko tu. Zobaczymy. Dobrze, zaatakowali. O cholera. No, właśnie o tym mówiłem, że może być ciężko i że ostatnio były problemy. Ale mogę mnie atakować. Handel tutaj na czymś takim polega właśnie, nie ma zwykłego handlu, jest tylko, że na przykład okej, zapłacimy wam w zamian za na przykład dołączenie się do jakiejś wojny czy coś. Ragusa chciał, żebym zrobił koalicję przeciwko Osmanom. Oni walczą obecnie z Cesarstwem Bizantyjskim, Republiką Raguzy i Karamanem. Dołączy się. Wezwij do broni. Jestem gotowy na to. Jestem gotowy. Coś tak czułem. Czy mogę jeszcze jedną pożyczkę wziąć? Powiedzcie, że proszę tak. Dokładnie, czyli nie jestem aż takiej w dupie teraz. Aż takiej. Chociaż postaram się Poznań wybronić, bo oni podzielą wojsko w tym momencie. I mam szansę jakoś się uratować. A chociaż im straty porobić. O cholera. Mazowsze, ratuj. Ale tu będzie przyps, jak tutaj też przegram to. Weź pożyczkę. Pozwólcie mi, spłacę się. Mołdawia, ratuj! Dobra, północ odpuszczę Polski. Ale zaraz pójdzie kontratak. Jakiego się nikt nie spodziewa, nawet ja. Okej, leci kontratak. Hyc! Hyc! Na Gorzów Wielkopolski. Amen. Śmiech przez płacz i łzy. Jak te pożyczki się skończą? Trzy tury. Okej. Trzy tury muszę przeżyć. Trzy tury. Teraz już powinienem móc brać pożyczki.
Ja chyba już w poprzedniej turze mogłem. Okej, ale to nie oznacza, że przegraliśmy. To oznacza dopiero początek wojny. O Jesus Christ. No ile tam było? 17 tur. Weź pożyczkę. Bierz. Nie mogę. No dobra. Rekrutuj. 700. Rekrutuj. Brak punktów ruchu. Świetnie. Rekrutuj. 800. Mało ludzi tam wyślę, ponieważ więcej chyba nie będzie potrzebnych. Szczególnie, że moi sojusznicy idą tam, na to wygląda przynajmniej. Rekrutuj. Brak punktów ruchu. Okej. Mam szansę ich skontrolować teraz. Podejdziemy tutaj. Tutaj zrekrutujemy jeszcze trochę ludzi. Teraz nie mam punktów ruchu. Czy Gorzów Wielkopolski? No mogę zaryzykować i odbić piłę na przykład. Mogę też tutaj dorobić troszkę ludzi. Jest, nikogo wyjątkowo w Gorzowie nie było. Amen. Amen. Dobra, tutaj odbijamy dalej. Tutaj mam moje wojsko, o którym zapomniałem na chwilę. Albo w sumie nie. Przenieś. Wszystko. Tutaj. Was tutaj. Was też nie przenieś. Przenieś tu. Skasuj. Rozkaz. Idziemy tutaj. Aj, ci nie wyszło, ale tu wyszło. W takim razie idziemy tutaj pocisnąć ich wojsko. Tu na Gniezno. Tu do Kalisza. A tu mogę zaryzykować kontratakiem. Zaryzykowałem dlatego, że ogólnie tutaj nie ma czegoś takiego jak punkty zwycięstwa w zależności od bitew, tylko są punkty zwycięstwa w zależności od zajętych prowincji. Oj, o ile mogę tutaj pozwolić, że moi odbijali prowincje, czy moi sojusznicy, czyli Mołdawia oraz Mazowsze, odbijali prowincje. Jednakże nie mogę już pozwolić sobie na to, żeby Mołdawia oraz Mazowsze zajmowało kolejne prowincje, które powinny być moje. Okej, idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Możliwe, że już Brandenburgię bolało to cała ta wojna bardziej niż mnie. I to jest nasza szansa na zwycięstwo. Oho, osiedl. Rekrutuj. Byłoby miło, jakbym utrzymał. Mieli pierwszy ruch. Ajdź. No dobrze, kontratakujemy. Oni nie poszli? Lol. To rekrutujemy więcej ludzi. Ten Poznań będzie zaraz opustoszały. Aj. Oj nie, no znowu idą. Czy ja już mam pożyczki do wzięcia? Pamiętam, ja kiedyś nie wiedziałem w ogóle, że są nie dość, że są pożyczki, to nie wiedziałem, że są jeszcze takie warfed. Jak się raczej dowiedziałem się, ponieważ są pożyczki i nie wiedziałem, że są jednak takie warfed. I się dziwiłem, czemu każdą wojnę z reguły przegrywam. Czemu komputer nagle ma 3 razy więcej wojsk ode mnie? Dlatego, że miał hajs. I to była cała konkluzja. To była prawda. Pieniędzmi wygrywa się i prowadzi się wojny. Okej, tu wyślę stówę. Tu wyślę stówę. Tu podeślę moich. A pożyczki spłacone. Świetnie. Poznań, znowu stracisz ludzi. W ogóle można też zacząć straty wojny. To zaraz wam pokażę. Dobrze. Ale ten Poznań się teraz wyrobi. Czy ten pozbędzie wszystkich ludzi. Straty.
Nasze tak, moje 17k osobiście, plus ich po niecałe 3k. Więc w sumie 23k na ich 20k. Straty nie na naszą korzyść. Nic nie jest w tej grze na naszą korzyść na razie. Celik Gdańsk, tu się nie udało. Robimy masę woja. Idziemy wojem na nich. Dobra, teraz idziemy pełną ofensywą. Chciałem powiedzieć coś innego, ale powstrzymam się od takich sformułowań. Okej, okay, większość woja tu. Większość woja tu i na razie będziemy stać tej Brandenburgii. Zająłem ją, dobrze. O, chciałem powiedzieć właśnie, że będziemy w niej stać pod warunkiem, że ją zajmę. Dobra, widzę ile mają wojska. Ja nie chcę na razie ryzykować, bym zrekrutował nową armię. Nie o to mi chodziło. Tak. Okej, okay, to oni mnie zaatakowali. Teraz rzeczywiście mogę sobie pozwolić na ofensywę, ponieważ widzę ich liczebność. Se dorobili wojsko z Kubani, chcieli tak na koniec mnie tutaj porobić. A, i Mazowsze wzięło jedną prowincję, ale chamsko. Dobra, ale rozmowy pokojowe. Mazowsze pewnie weźmie jakieś jedno ścierwo. Nie wiem, co oni wzięli, ale... Ja zrobię tak i wezmę reparacje wojenne. Hyc. Koniec wojny. Było przyjemnie, było fajnie. Bardzo fajnie. Ogólnie tutaj można też rozwijać swoje prowincje i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie widać, jak idzie takie coś. A robimy tak, potwierdź, żeby to się asymilowało cały czas. Każdą prowincję najlepiej. Po trochu. A cyk. Dobra, poasymiluję na razie prowincję, ja pozbieram hajs. Czy pożyczki się już skończyły? Czy spłać? Jeszcze są trzy pożyczki. Przeskipuję trochę, w sumie Berlin też mógłby asymilować teraz już tak fajnie na maksa. A więc tutaj Gdańsk niedługo przestanie być asymilowany. Napadałoby, by jeszcze był asymilowany. Tak, w sumie też na maksa dam asymilację, bo stoi moje wojsko, dlatego jest tak stabilnie. W ogóle mam masę punktów dyplomatycznych, więc tak. Miałem sobie widok. Ta Polska jest upośledzona w tym momencie, a jak to naprawimy, obiecuję. A jak tutaj polepszenie relacji? Czy sojusz? A pewnie sprzymierzeńcy nie pasują. Królestwo Czech, Imperium... Serbia. Jeszcze polepszę relacje. O, polepszyłbym relacje również z nimi, ponieważ... O, świetnie, dyplomacje zostały zawieszone. Jeszcze na 9 tur. To cudownie. Ale Litwini też nas nie lubią. A teraz skrzyżacy po otrzymaniu w pierdolu nas lubią. Czyli tak jak rzeczywistość, kiedy zużyli ten hołd. Naszym kolejnym celem będzie Pomorze, ale potrzebujemy czasu, żeby właśnie mniej więcej polepszyć te relacje, ponieważ nasz, nie dość, że często sojusznik, to również, znaczy wasalnie jestem pewny, ale sojusznik potrafi powiedzieć nam wojnę. O, tu się nieźle bawią, widzę. Znaczy ci raczej ich przepchnął, no właśnie coś się tam pierdoli. A na przykład grałem Niemcami, ale zrobiłem sobie jakiś tam chyba sojusz, podczas II wojny światowej grałem Niemcami, zrobiłem sojusz chyba z Włochami i Włosi mi tak czy tak powiedzieli wojnę. Chciałeś, co Czesi zrobią z Austriakami. A popraw relacje, tak na wszelki wypadek. Też trzeba wiedzieć, że jeżeli mamy dobre relacje z jakimś państwem, to jest duża szansa, że oni nam nie wypowiedzą wojny. A tak, to jest szansa, że nam wypowiedzą wojnę. Stargard. Raz w Stargardzie byłem, jechałem pociągiem z Koszalina do Poznania. Stąd mniej więcej tak i tak. To był najszybszy pociąg o tej godzinie, o której akurat jechałem.
Więc teraz tak, jesteśmy powoli chyba gotowi na wojnę z Pomorzem. Rekrutuj. Rekrutuj. Brak punktów ruchu. Rekrutuj. Lecimy. Cały czas. Kurczę, akurat tak chamsko. Brakuje. Okej, okay, bez pożyczek może polecimy tą wojnę. Chyba wy wiecie, co się szykuje. Dokładnie, wypowiedz wojnę. Tak. Punkty ruchu akurat starczą i zobaczymy, jak bardzo w pierdziel dostanę, ponieważ się okaże, że zrekrutowali masę woja. Dokładnie. Tutaj poproszę, tu się przesunąć, a tu bym wysłał 200 ludzi. Jednak nie udało mi się wysłać 200 ludzi. Ale w sumie dosyć płynnie poszła ta wojna. Szybkie Pomorze zjedzone, tutaj nie ma czegoś takiego jak KRF w Europce. Więc można sobie spokojnie tak właśnie atakować i podbijać wrogie państwa. Hyc. Rozmowy pokojowe i teraz wojna poszła ładnie. I ja biorę wszystkie prowincje. Ładnie, całe Pomorze. Teraz tak, z wami... Czym się już skończył trus? Dokładnie. To... You know what that mean. What that means. Okej, okay, możecie, może. Może jest co prawda szybciej, ale też kosztuje taka podróż morska. Rekrutuj. Starczy tyle wojska? No nie wiem, no. Jeszcze. Dania nas lubi. Czy to oznacza sojusz? Dokładnie. Poczekamy jeszcze tą turę. Mamy sojusz. Odmówili. A gdzie chcą się buntować? Aha, przecież tu, Pomorze i tak dalej. Potwierdź, potwierdź. To nas punkty dyplomatyczne kosztuje. Państwo Zakonu Krzyżackiego. Powiedz wojnę, lecimy bez Mazowsza. Chciałbym wszystko dla siebie. Bez większych problemów ich pociśniemy. Dokładnie. Teraz tutaj cyk. Zmowy pokojowe, bierzemy wszystko. Dokładnie. I na razie nasze księstwo polskie jest takie, znaczy królestwo polskie. Popraw relacje z Mazowszem na pewno. Nasz kolejny cel. Myślę, że gdzieś w Niemcy bym się bił. Na Wielkie Księstwo Litewskie na razie nie chcę się wbijać. Mołdawia jest jeszcze moim sojusznikiem. Dlatego Węgry wydają się takim pomyślnym pomysłem, a chciałem z nimi co już zrobić, żeby się dogadać przeciwko Mołdawii właśnie. Dlatego najpierw przeniosę się tu. Może tak choro się powbijam właśnie w HRE. To idzie tutaj, chcę się buntować. A Kaliningradzie. I tutaj. Berlin mógłbym też troszkę. Albo w sumie nie, a tu jest choroba, dlatego są niezadowoleni. Chyba, że na Czechy bym poszedł, ale boję się tej wojny na razie. Oraz zaatakuję tutaj Magdeburg. A będzie to beznadziejnie wyglądać. Ale wojna jest szybka i łatwa i pewna. Wysi żądania. Tak. A my się cofniemy gdzieś tu i na razie przeczekamy jakiś okres. Ja myślę, że my się widzimy w kolejnym odcinku z Age of Civilizations. Chyba jednak na razie pojawi się Age of Civilizations zamiast Europki. Dlatego, że jest fajna, przyjemna gra. Prosta. A poza tym jestem troszkę zmęczony po Europie, a jutro lecimy kolejną sesję nagraniową. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!